Witam Państwa. Jestem archiwistką Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina i zapraszam na wystawę zorganizowaną z okazji setnej rocznicy urodzin oraz 20. rocznicy śmierci Henryka Czyża, wielkiego artysty, uznanego na świecie dyrygenta, cenionego kompozytora, a z racji wielu zainteresowań i realizacji twórczych nazywanego człowiekiem renesansu. Henryk Czyż dwukrotnie był kierownikiem artystycznym oraz pierwszym dyrygentem Łódzkiej Filharmonii. To były lata 50. oraz 70. XX wieku i czas ten nazywany jest złotymi latami łódzkiej instytucji. Filharmonia Łódzka była pierwszą placówką, którą kierowałem. Wspólnie z orkiestrą uzyskaliśmy pewną rangę, dopracowaliśmy się pierwszych wyjazdów za granicę. Mnie osobiście otworzyło to drogę w świat. Wracałem do zespołu, który wysoko ceniłem. Każda z propozycji Czyża stawała się wydarzeniem.